Witam serdecznie z tej strony Trans Dimensional One. Jesteśmy w trakcie streamu na Twitchu i gramy w Tarsis. Gramy w Tarsis na poziomie, na normalnym poziomie trudności. I jak do tej pory, wszystkie moje starcia z Tarsis na tymże poziomie trudności kończyły się śmiercią całej załogi i unicestwieniem okrętu. I właśnie to będzie wątkiem przewodnim dzisiejszego streamu, dzisiejszego nagrania, czyli śmierć w rozmaitych formach dla tej biednej, zapętlonej załogi, która cały czas próbuje dotrzeć na Marsa tylko po to, aby znów musieć na Marsa wyruszyć. Przynajmniej tak można się domyślić. Nie wiem, Wolf Jasty, czy widziałeś już tą grę, czy nie? Rozpocznijmy od razu rozgrywkę, nie będziemy oczywiście uruchamiać tutoriala. I znów wracamy do tego punktu w czasie, gdzie zabłąkana skała uderzyła w nasz okręt kosmiczny, strasznie go uszkadzając. Jesteśmy w sytuacji, w której jeżeli nie naprawimy naszego okrętu, nie będziemy go cały czas właśnie naprawiać i próbować przetrwać, to zwyczajnie wszyscy zginą. No dobrze, jak to wygląda? Spróbujemy może najpierw ruszyć. Kto ma najwięcej punktów życia? Technik, który jednocześnie nie ma w ogóle kości. Mechaniki doktor. Najprawdopodobniej zacznę mechanikiem. Rzucaj. Piąteczka. Przerzuć. Mamy malutką szansę, żeby to za... Wow! Lolku, witam, witam. Nam z samego początku szczęście dopisuje, jak widać na załączonym obrazku. Mieliśmy 1/6 szansę na to, że nam się uda. I mechanik sam jeden zakończył ten problem. Tym samym możemy już całą resztę naszych ludzi wysłać na miejsce. Zacznijmy od technika. I rzucamy. Jeden rzut. No tak, dużo nam ten rzut nie daje tutaj. W istocie rzeczy. A, prawie szósteczka była. Zatrzymała się na krawędzi. Dobra. Rzucamy tą czwóreczkę. Lepsze to niż nic. I teraz mam zagwozdkę. Przydałoby się odrobinkę więcej punktów życia, szczerze mówiąc. Czyli najprawdopodobniej przemieszczę kapitan i na końcu doktor, aby podleczyła troszeczkę. Tak musimy zrobić niestety. Kości są ważne, ale punkty życia chyba jeszcze mimo wszystko bardziej istotne. Chociaż naprawdę mnie kusi, bo jeżeli dalibyśmy sobie tutaj o jedną kość więcej, to nam się nawet nie opłaca tutaj doktor przerzucać. A, dobrze, zróbmy tak jak mówię. Kapitan potrzebuje odrobinkę punktów życia. Na szczęście tutaj jest tylko staza, która nas nie zabije. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. I szczerze mówiąc, chcę przerzucić. Mam nadzieję na... miałem nadzieję na plus jedną kość dla wszystkich. Powinien był najprawdopodobniej wcześniej w tą jedną kość zainwestować. Dobra, wrzucamy tutaj czwóreczkę.
Tak, lolku, zaiste RNG. RNG jest zawsze nie po mojej stronie, że tak to mówię. Dobra, wysyłamy doktor i teraz chodzi nam głównie o to, żeby... Wiecie co? Już nic więcej nie będę robił. Uleczę wszystkich i zakończę to wydarzenie. Lolku czatu nie będzie widać na YouTubie, ponieważ nagrywam osobno. No dobrze. Wiecie co? Mniej stresu potrzebuje nasza kapitan. Nie możemy uszkodzić kadłuba, bo dostaje nam jeden punkt wytrzymałości. To w ogóle nie ma racji bytu. Dobra, technik dostanie jedzonko. Technik dostanie jedzonko i chyba mechanikowi dam. Albo ciężka decyzja, dobra, mechanik. Zakończ. Void, powiadać. Zrobimy teraz coś takiego. Rzucimy tutaj kapitan. Rzucę jeszcze raz. Wiem, że void, wiem, że nie fajnie, ale... Możemy zakończyć, a mi chodziło o danie kości przede wszystkim. Wiecie co? Zrobimy tak, daję kość i obniżam o 2. Teraz kończymy. Przemieszczę technikę. Rzucę. Jedna asysta, super. I możemy zrobić... Kończymy. Możemy zdobyć 2 jedzonka za 6 albo 2 więcej asysty. Asysty nam się bardziej przydadzą. A 6 i 3 wylądują tutaj. Mogłem przerzucić sobie. Zakończ. Teraz mechanik skoczy tutaj. Czy najpierw wyślemy doktor? Nie, najpierw wyślemy doktor tutaj. I doktor dostanie przekąskę i rzuci. Dostaniemy dzięki temu jedzonko. I spróbujemy przerzucić. Nie udało się niestety. Czyli nie uleczymy wszystkich, chociaż bardzo bym chciał. Liczyłem na taki wynik. Lolku, spójrz... Znaczy na YouTubie wrzucałem filmiki już od dłuższego czasu z tej gry. I ta gra kosztowała do 23, czyli 3 dni temu się promocja skończyła. Kosztowała 1 dolara. Za 1 dolara mogłeś mieć tą grę na własność na Steamie. I jeszcze 2 inne gry fajne też. Dobra. Kończymy. Dostaniemy jedno żarełko. I teraz rzucamy mechanika tutaj. Mechanik nie dość, że ma 2
dwie asysty, to jeszcze damy mu więcej życia, żeby na pewno nie dostał za bardzo po głowie. Okej. I teraz sądzę, że zrobimy to w ten sposób. Naprawiamy okręt. I chyba zaryzykuję przerzucenie, chociaż szczerze mówiąc wolę zakończyć to wydarzenie. Albo zrobimy inaczej. Wiecie, co zrobimy? Możemy za jeden punkt nauki zdobyć 3 punkty naprawy. Czyli cokolwiek nam tutaj wyleci, i tak jesteśmy w stanie to naprawić. A jeżeli zaryzykuję. Możliwe, że przez to nie naprawimy tego, ale zaryzykuję. Dokładnie to samo mamy. Okej, never mind, tak zwane. No więc naprawiamy to wydarzenie, żeby nas nie męczyło w następnych turach. I naprawiliśmy jeszcze przy okazji cały nasz okręt. Ogólnie, lolku, jeżeli nie wiesz, na czym ta gra polega, to jesteśmy sobie załogą na statku kosmicznym lecącym w stronę Marsa. Na Marsie odkryto anomalię, która zwie się Tarsis. I musimy tam dotrzeć, musimy tą anomalię zbadać. Niestety po drodze właśnie wydarzyło się wielkie bum, bęc i nasz okręt się zupełnie sypie. Musimy naprawić go, przetrwać jakoś i dotrzeć na Marsa właśnie. No i teraz okres nadziei. Tak, macie szansę. Nie pod moim zarządem. Jeden więcej jedzenia, jeden mniej kości. Tym samym mielibyśmy żarełko i dla kapitan, i dla doktora. To znaczy, jeszcze inaczej. Jeden jedzenia, a minus jedna kość, to tak naprawdę netto to jest zysk jednej kości. Tylko że wtedy przekazujemy ją na jedną osobę. Sądzę, że tak właśnie zrobimy. Damy jedzonko kapitan i damy jedzonko doktor. I wszyscy są gotowi, miejmy nadzieję, odpukać na to, co się teraz wydarzy. Okej, nikt nie jest gotowy. Możecie zacząć panikować, pozwalam. Jeżeli ktokolwiek wyrzuci szóstkę, to natychmiast zginie. Tutaj. Dobra. Musimy to jakoś obejść. Zaczniemy od doktora. Mam mnóstwo kości. Istnieje spora szansa na to, że zdobędzie nam jeszcze żarełko. Wszystkie asysty poszły. Miałem nadzieję na inny rezultat. Dobra. Wrzuć te jedyneczki. I przerzuć jeszcze. I tak już nie mamy żadnych asyst. Kwak. Dobra, robimy tak. Naprawiamy. Kończymy. Przerzucamy. Tylko... I nie uleczyłem. Aj. Mój błąd. To akurat może się okazać zabójcze w skutkach. Obawiam się, że będziemy musieli bardzo teraz mocno zaryzykować. Otóż rzucimy tutaj technik. Najprawdopodobniej zginie, znając moje szczęście. Wyrzuci dwie szóstki i zginie. Zobaczcie, będą dwie szóstki. Dobra.
dodaj sobie asystę. Przerzuć i dodaj sobie kość. Zakończ. Teraz pora na kapitan czy mechanik? Dobre pytanie. Kapitan ma więcej kości. Będziemy niestety musieli kapitan użyć, aby zakończyć to wydarzenie, czyli nikomu nie da bonusu. I ma szansę dostać po głowie. Niefajnie, niefajnie powiem wam. Dobra, najpierw spróbujmy ruszyć tutaj mechanikę. Rzucamy. Tak, nic nie zrobisz. Rzucę jeszcze raz. Asysta, uff. No ale i tak nie zakończymy tego. Czy będziemy musieli tutaj ruszyć kapitan? Jeżeli chcemy zakończyć to wydarzenie, musimy zakończyć to wydarzenie, bo jak nie zakończymy tego wydarzenia... Tak, nie możemy tego zrobić. Jak nie zakończymy tego wydarzenia, to moi drodzy... Niestety otrzymamy minus 2 punkty życia dla wszystkich, a temu musimy zaradzić. Tak więc kapitan ma 4 rzuty kością, czyli ma olbrzymią szansę na to, żeby zginąć. Asysta nam uratowała tutaj tyłek. I teraz zrobię dość dziwną rzecz, bo zachowam sobie jeden... Nie mogę przerzucić. Nie mogę przerzucić, bo nie mam już... niczego. Użyję jeżeli użyję piątki, to zostaje mi trójka. Jedynkę przerzucę tutaj, szóstki użyję... Czy opłaca mi się wtedy jedynkę zachowywać? Mogę przerzucić szóstkę tutaj, piątkę tutaj. I dostać jeszcze o jeden więcej żywności, albo plus jeden życia dla całej załogi. Chyba tak zrobię. Czyli... Zaczynamy od zakończenia tego. Następnie rzućmy tutaj szóstkę, bo szóstkę rzadko będziemy chcieli sobie zostawić. I... piątkę. Niestety otrzymamy to obrażenie. Bo nie byliśmy w stanie tam wysłać załogi. Tak, tak, mamy jedzenie. Ja bym się nie martwił głodem. Ja bym się raczej martwił tym, że i tak wszyscy umrzeć. Plus 1 zdrowia dla całej załogi, minus 1 kości. Mamy tylko jeden żarcie. Wolę to rozwiązanie. Tak, zdecydowanie wolę to rozwiązanie, nawet jeżeli nie użyjemy tego jedzenia najprawdopodobniej. I możemy od tej tury jeść ludzkie mięso, jeżeli chcemy. Jeżeli jesteśmy bardzo głodni. Zastanawiam się, czy na siłę tutaj dorzucić jedzonka, czy spróbować przetrwać tą turę jakoś kreatywnie zarządzając. Wiecie co? Użyję tylko jednego jedzonka na mechaniku, bo musimy jakoś naprawić nasz okręt. Dobra. Zacznijmy... Momencik, mamy tutaj kapitan. Teoretycznie... moglibyśmy ruszyć się tutaj, załatać ten problem najprawdopodobniej i dać dodatkową kość doktor, która mogłaby się ruszyć gdzie indziej. Później ruszyć się technikiem na dół.
Albo zacznijmy od ruchu technikiem na dół, bo on jest w tym module, prawda? Tak, czy nie dostanie obrażeń, jak pójdzie tutaj? Nie dostanie. Ma szansę na otrzymanie obrażeń od kości, ale ma dość dużo punktów życia i wytworzy asystę. Tylko, że my te asysty chcemy wykorzystywać dopiero, gdy pójdziemy tutaj. Albo tutaj. Tak więc sądzę, że zaczniemy od kapitan, ruszymy tutaj i rzucamy. Dobra. Mamy dwie piątki i dwie czwórki. Aż chciałoby się zostawić tylko jedną piątkę tutaj, dwie czwórki do jedzenia i jedną piątkę do kości. Chyba tak zrobię. I wtedy doktor będzie mogła tutaj zostać i to kontynuować. Tylko nie będziemy mieli wystarczającej ilości ruchów, żeby zrobić wszystko to, co chciałbym zrobić. Tak myślę przynajmniej. A my zresztą nie możemy tutaj włożyć, prawda? Dopóki trwa kryzys? Nie, możemy. Super. Czyli tak właśnie zrobimy. O jeden więcej jedzonka. Zakończ. I teraz tak, doktor może tutaj zostać. Nie wykonać ten ruch. Dobra, najpierw spróbujmy załatwić ten problem. Zobaczmy, czy nam się uda. I tak możemy go zakończyć. Jednym ruchem, że tak to ujmę. No, mamy jeszcze jedną asystę, więc spróbujmy przerzucić tę kość. Zużyliśmy asystę niefortunnie. I teraz tak, tutaj będziemy mieli 8, utrzymamy tylko 11, czyli niewystarczająco. Zaryzykowałem się, to nie opłaciło, bo straciłem jedną asystę. I tak musimy zużyć wszystkie te rzuty. Ale możemy zakończyć to w ten sposób. Ok, zakończone. Okręt nam w twarz nie wybuchnie na razie. Tylko nie mamy już asysty niestety. Czyli jeżeli polecimy teraz z mechanikiem, to mechanik może dostać obrażenie. Ale możemy też wszystkich uleczyć w razie czego. To zaryzykuję. Mechaniku, nie wyrzucaj proszę samych piątek. Będę wielce wdzięczny. Jedna piątka, ok, przeżyjemy to. Możemy zakończyć to jednym ruchem. I chyba tak właśnie zrobię. Nie będę się tutaj w nic bawił, tylko to będzie piątka, czwórka, czwórka i dwójka. I teraz wrzucamy tutaj jedynkę i podleczmy wszystkich. Wydarzenie zakończone. Niestety nie zdołaliśmy naprawić okrętu. Tak więc odrobinkę niefortunnie. Dobra, jedna kość znika. Nic na to nie poradzimy. Możemy dodać sobie jeden żywności. Damy sobie tak, jeden żywności i możemy zakończyć ten event używając nauki. Czyli jeden więcej żywności. I naprawiamy. Dobra, zakończ. Naprawiliśmy wszystko, ale teraz... I transmisja z Marsa. Zazwyczaj w tym momencie w moich rozgrywkach wszystko idzie do piachu, że tak to ujmę. Ciekawe, ciekawe. Cóż takiego się wydarzyło na Marsie?
I cóż takiego wysyła tą wiadomość? To jest kuszące. Mamy dużo punktów wytrzymałości, więc możemy dostać żajcie. A nie chcę, żeby cała załoga straciła punkty. Choć w ten sposób. Nie chcę, żeby mechanik miał tak mało punktów życia, ani kapitan. Ta grupa ma dużo punktów wytrzymałości, więc możemy się na to zgodzić. I nie wiem, szczerze mówiąc, jak będzie wyglądała tura. Sądzę, żebym dał technik maksymalną ilość kości, ponieważ chcemy od niej uzyskać asysty. Dobra, następna tura. Zobaczmy, gdzie są najgroźniejsze wydarzenia. Potrzebujemy tylko 4 uzyskać, naprawdę? Ale następna tura jest naszym końcem. Niemalże, bo to są 2 ciężkie. Musimy w tej turze się idealnie przygotować na następny. Bo jak widzicie, w następnej mamy 2 super ciężkie wydarzenia i 1 ciężkie. Zacznę od technik. Przemieszczę technik tutaj. Rzucę. Naprawdę? Wojda anuluje. Możesz otrzymać obrażenia i możesz tracić kości. Te priorytety moich ludzi mnie czasem dobijają. Dobra. Zakończmy to wydarzenie. Zostawmy sobie 5 i przerzućmy 1. 4. Co nam nic nie daje. Możemy naprawić okręt. O 2. I zostawić sobie 4 na przyszłość. Ale nie mamy już żadnych asyst. To jest jedno z gorszych wyjść, jakie mogłem tutaj wybrać. No ale niestety. Możemy jedną asystę uzyskać. Ale o wiele lepiej byłoby spróbować uzyskać tych asyst. Powinienem był dać doktor. Co my możemy teraz zrobić? Mamy 3 ruchy i 1 wydarzenie tutaj, w którym wszystko co się dzieje, to tylko dzieją się wojdy, że tak to. Kusi mnie teraz, aby użyć kapitan w tym miejscu, dać kość doktor i przerzucać tak długo, aż otrzymamy możliwość użycia tego. Tak zrobię. Rzucę. Otrzymamy 5, 2 2. Dobra, dostaliście kość. Teraz 2 i 3 sobie schowamy tutaj i przerzucimy tam. Super, dokładnie tak jak miałem nadzieję. Czyli mamy 4 punkty nauki. Kończymy to. Przerzucamy mechanikę. I uniemożliwiamy zaistnienie wojda. I rzucamy. Nie podoba mi się. To 1 przerzucimy. 4 zostawimy. Naprawdę.
4, 4 i 3. 11, 12 możemy wyciągnąć z tego. I chyba tak właśnie zrobimy. Nie mamy zbyt wielu innych dobrych wyjść, czy jakichkolwiek wyjść. Czyli kończymy. I chcemy przerzucić tutaj na koniec dach. Wszystkie wajdy są zanegowane. Nie ma możliwości, aby pojawił się wajd. Przerzuć to. No weź jakiś rozsądny wynik. Daj tutaj. Dobra. Czyli robimy tak. Tutaj piąteczkę. A tutaj musimy użyć całej reszty tych kości. Dzięki temu będziemy mieli o jeden więcej punkt wytrzymałości i będziemy dużo bardziej mobilni w następnej turze. Czyli zaczynamy. I to jest właśnie pytanie. Bo możemy zakończyć teraz to wydarzenie piątką. Jeżeli tak zrobimy, to będziemy mieli dwa punkty nauki, które będziemy mogli chociażby użyć na asystę w przyszłej turze. A pamiętajcie, że w przyszłej turze mamy dwa straszliwe wydarzenia i jedno złe. A więc jeden więcej punkt wytrzymałości, czy swoboda działania w następnej turze. Mamy dość sporo punktów wytrzymałości. Sam nie wiem. Wolę mieć możliwość działania mimo wszystko. Być może ktoś przez to zginie, ale chcę być bardziej elastyczny. Tak. I w transmisji z Marsa widzą siebie na powierzchni czerwonego globu. Mamy 3 żarcia. Zgodzę się na to. 2 więcej kadłuba w momencie, w którym dzieje się tak, że mamy 2 ciężkie i 1 średnie wydarzenie. Tak, tak, tak. Jeszcze raz po 100-krotnie tak. I znów jedzonko starannie rozdystrybujemy. Ouch. Dobra, zobaczmy, co jest najgorsze dla nas. Nasz okręt jest w stanie przeżyć niemalże... Jest w stanie przeżyć te dwa wydarzenia przez długi okres czasu. Nie jest to dla nas dużym problemem. Ale... Wydaje mi się, że to byłoby dla nas największym problemem, czysto teoretycznie. Możemy teraz spróbować jednej rzeczy. Możemy użyć doktory i spróbować wrzucić tutaj... Jeżeli nie wiecie, to każdy z modułów ma pewną szczególną umiejętność, której można użyć. Kontrola Centrum Dowodzenia posiada umiejętność, która sprawia, że możemy przemieszczać się przez uszkodzone podzespoły. Ja tego do tej pory nie robiłem. Jeżeli przemieścimy się przez uszkodzony podzespół, to dzieje się tak, że nasz bohater, nasz astronauta traci jeden punkt wytrzymałości. Ale jeżeli zainwestujemy w umiejętność właśnie, którą daje nam między innymi ten moduł, czyli 0 obrażeń od przemieszczania się, możemy to robić swobodnie. A więc, mógłbym użyć teraz doktor i spróbować uzyskać to. Następnie przerzucić wszystkich tutaj. Ponieważ nie chcę tracić punktów życia mojej załogi. Chyba tak właśnie zrobię. Masz pozwolenie. Oczywiście nie wyrzuciłaś ani jednej kości powyżej piątki. Jeszcze raz. Gratuluję. Jedna piątka. Czyli robimy właśnie tak. I
zainwestuje najprawdopodobniej jeszcze w badanie, które uniemożliwi zamrażanie kości. Chociaż zastanawiam się, czy to będzie miało dla nas jakiś sens. A zamiast tego dodajmy sobie jedną asystę. Przerzućmy tutaj tą jedynkę. I wrzućmy tutaj czwórkę i piątkę na przyszłość. Nie ukończymy tej naprawy na razie. Jeszcze przez długi, długi okres czasu nie ukończymy tej naprawy. Ale ona nie jest dla nas aż tak straszna. I teraz możemy przemieścić mechanika najpierw, być może. No, mechanik najpierw. Rzucę. Możemy osiągnąć tutaj 10. I chyba tak właśnie zrobimy. I tam 2 przerzucimy, chociaż mam olbrzymią szansę na stazę. O! I teraz mam zagwozdkę, szczerze mówiąc. Czy użyć tego do naprawy naszego okrętu, co zrównoważy właściwie obrażenia, jakie otrzymamy w tej turze, czy użyć tego, aby zanegować, przyspieszyć zanegowanie tego wydarzenia. I dochodzę do wniosku, że chyba zagram tutaj ostrożnie. Czyli naprawmy. Sam nie wiem, co jest ostrożniejszym zagraniem. Więcej wytrzymałości kadłuba zawsze jest mile widziane, szczególnie, że otrzymamy obrażenie. Dobra. O, cóż to za... Cóż odblokowaliśmy, nawet nie jestem pewien. Jakieś osiągnięcie. Dobra. Zakończ. I teraz wysyłamy tutaj kapitan. Rzucę. No, super. Czyli mamy momencik. Musielibyśmy użyć wszystkich kości, aby to zakończyć. Aż tutaj mamy 12, tak. Wszystkie kości, nic więcej nie możemy zrobić. I tak właśnie zrobimy. Zakończymy to wydarzenie, nikt nie otrzyma obrażeń dzięki temu. I na końcu możemy użyć technika. I technik ma wcale nie taką złą szansę na zażegnanie tego wydarzenia. Oczywiście nie, jeżeli dostanie 2 stazy na twarz. No dobra, zatrzymajmy piątkę i zatrzymajmy czwórkę, przerzućmy jedynkę, bo gorzej być nie może. Okej, piątka. Czyli... Momencik, mamy szansę to zażegnać. Matematyka, trudna rzecz. Mamy 10. Tak, idealnie mamy wystarczającą ilość kości, aby zażegnać ten problem. Idealnie, idealnie, moi drodzy. A więc najtrudniejsza, która w grze obyła się niemalże bez obrażeń. Przerażające nagranie. Co tam się dzieje? W co my się wpakowaliśmy? jedna kość, minus 1 punkt życia, czy mniej kadłuba, a więcej stresu. A, mniej stresu. Dobra, wyłączcie te cholerne alarmy i tak do niczego się nie nadają. I mechanik dostaje naszą ostatnią porcję jedzonka. Nie mamy już żadnych zapasów. Zobaczmy, co się wydarzy teraz. Ciekawe rzeczy się dzieją.
Tu otrzymamy dwa punkty obrażeń, tu otrzymamy minusy kość, na co nie możemy sobie pozwolić. Zaczniemy technikiem. Masz pozwolenie na naprawienie tego miejsca. Asysta już na samym początku. Wiesz co, naprawdę, nie powiem, że gorzej być nie może, ale daj... No, wiedziałem. Jak powiedziałem, gorzej być nie może i a to co dostaliśmy. Zamiast 2-2-1, jesteśmy 1-1-2. Napraw kadłub. I wrzućmy tutaj coś. Nie mamy asyst. Najpierw przejdźmy tutaj. Rzuć. Czwórka, jedynka, trójka. Nawet nie odzyskaliśmy kości. Dalej. Mamy spore szanse otrzymać dużą ilość obrażeń. No. I aż dwa wojdy. Bardzo, bardzo niefortunnie. Przerzuć tę kość, raczej nie zginiesz. Naprawić kadłub, bo będę musiał. No. I wyślemy tutaj doktor. Otrzymała punkty obrażeń i powinniśmy ją podleczyć przed rzutem. A wiecie co? Zaryzykuję. I doktor ginie wtedy. Tak, mówiłem. Doktor ginie. Mogłem ją uleczyć, ale stwierdziłem, że szansa na to, że wyrzuci 3 szóstki jest minimalna. No, proszę bardzo. Wyszły 3 szóstki. Those people. Are they us? What's happening to them? Czy ci ludzie to my? Są z nimi się dzieje. Czy my widzimy siebie? To szaleństwo. Co się z nami dzieje? Endehilu, tak. Pech to pech, czyli to dokładnie ja. Żywność za pancerz, czy... Życie i stres. Masz miąskę. Smacznego. W ten oto sposób wszystko się sypie. Musisz to naprawić, mechaniku. Musisz to naprawić. Dobra, czyli mamy tak. 5. Asystę czy pancerz? Czy tudzież integralność? Integralność. Do tego... weźmiemy żyć. I kość. Dobra, i teraz tak, ruszymy najpierw
technikiem. Albo nie, momencik. My możemy właściwie to na spokojnie przeżyć. Moglibyśmy wysłać teraz tak. Technika tutaj. Ponieważ w następnym tygodniu mogą nam zadać tylko X obrażeń. Statek i tak jest już spisany na straty. Nie musimy wszystkiego naprawiać. Spróbujmy wysłać technika. A, aż minus 2 punkty życia otrzymasz. Dobra. Rzucę. Dobra, tam staza, nie staza, to nie ma takiego znaczenia. Na razie to wszystko tak. Robię coś szalonego, wątpię, żeby to się udało, ale zobaczymy. Myszka przestała odpowiadać, zaczekajcie, coś dziwnego się dzieje. Spróbujemy ją zmusić do działania, dajcie mi tylko. Mam nadzieję, że nie odepnę zasilania przypadkiem. No, byłaś. Dajcie mi moment. No, dobra, działa już. Wracamy do G. Rzucaj. Krwawymi kośćmi. Oczywiście wszystkie możliwe wyniki oprócz tych, o które nam chodzi, prawda? Możemy użyć szóstek tutaj. I naprawić kadłub. I tak nie możemy go mocniej naprawić, więc sobie dobrze może być to tak. I możemy przerzucić jeszcze kości. Straszliwe myszki niszczą świat. Dobra, i kończymy. To jest to, co zrobiłem, jest straszliwie rozrzutne. Nic nie wiadomo. Możemy to wstrzymać. A jeśli to jak? Nie możemy pancerza uszkodzić. Możemy za to będzie kogoś zestresować. I tak jesteśmy już na finiszu. Dobra, macie żal. I dwa nowe straszliwe wydarzenia. Musimy coś naprawić, inaczej wszyscy zginiemy. Dobra, i tak wszyscy zginęliśmy już właściwie. Nie mamy jak tego obejść. Dobra, zaczynamy tutaj. Masz pozwolenie na rzut. I twoim zadaniem jest umożliwić wszystkim przejście. Tą czwóreczkę sobie zachowamy. A ty rzucę. Oczywiście bez sensu. Bez sensu. Wszystko bez sensu. Momencik. Mamy 4, 2 i 1. Czy nawet nie możemy niczego tutaj użyć. Po prostu przerzuć to. I tak nie ma to większego znaczenia. Dalej. Masz naprawić okno. Dawaj, dawaj.
rzucę. Mamy dwie szóstki, aż szkoda je użyć do czegoś. Przerzucę. Ach, oczywiście. Czyli innymi słowy możemy zakończyć to wydarzenie. I tak właśnie uczynimy. Przemieszamy sobie to, co mamy. I wiecie co? Chyba właśnie mamy szansę na to, aby przetrwać. Chyba mamy cień szansy. Wszystko zależy od tego rzutu. Dobra. Zachowaj szóstki i postaraj się wyrzucić jeszcze jedną. Cztery szóstki. Okej, okej. Chociaż i tak nam się nie uda. Wybuchniemy w następnej turze. We've almost made it. After all we've been through, there's no turning back. It's a suicide mission. But then again, maybe it always was. Tak, samobójcza misja. Straszliwy stres dla wszystkich, ale to już jest i tak koniec, więc równie dobrze możemy to wybrać. Nic nie możemy już tutaj zmienić. I teraz tak naprawdę wszystko, co musimy zrobić, to użyć tej zdolności i przelosować. Nie wystarczy. Wszyscy zginą ze względu na to. Rzucaj. Dobra. Darmowy ruch dla wszystkich. I teraz robimy tak. Dwójeczka. Przerzuć. Dwójeczkę. Przerzuć. Czwójeczkę. Przerzuć. Wylądujemy jednym członkiem załogi. W najgorszym wypadku. Szalona kapitan używa swojej władzy, aby zdobyć apteczkę dla siebie. I na samym końcu leci tam mechanik. Nie mamy żadnych duplikatów. Zacznijmy od jedynki. Przerzuć. Tak, przeżyje tylko kapitan. Przeżyje tylko kapitan.
Jedynie szalona kapitan wyląduje na powierzchni planety. There were times I thought we'd never make it. Times I doubted it would even be here if we did. Dlaczego mówi to męski głos, kiedy przeżyła tylko kapitan? Mars. It's time to learn the truth. I ląduje samotnie, szalona, z ustami pełnymi smaku ludzkiego mięsa. To był normalny poziom trudności Andrzeji. We traveled through the horror, but I'm not sure any of us made it out the other side. The journey changed us. Podróż zmieniła wszystkich, a anomalia wiedziała. No, udało nam się pokonać Tarsis na normalnym. Przynosicie mi szczęście, moi drodzy. No, zobaczmy, co tam dalej się kryje. Napisy już raz oglądaliśmy. Niestety... Mamy oczywiście dużo, dużo niższą punktację, bo przeżyła tylko jedna osoba, bez punktów życia praktycznie, bez kości. Nasz statek się rozpadał, wybuchał i implodował naraz. Badania, martwa załoga, posiłki z ludzi i wydarzenia, które pozostały. Okej. Co się odblokowaliśmy? Bonsku. Okej, cokolwiek to jest. Odblokowaliśmy jakiegoś nowego członka załogi? Nie. Musielibyśmy jeszcze dużo, dużo w tą grę grać. Na hajdzie założę się, że zginę w trzeciej albo w czwartej turze. Ale nie wiem, czy chce mi się próbować. Tak, losowa drużyna. Ciekawe, ile trzeba było rozegrać gier, żeby kanibala odblokować. Naprawy wykonane. I psycholog. Sam nie wiem. A możemy spróbować właściwie. Na hajdzie. Oczywiście zginiemy. Błyskawicznie. We had prepared for any disaster. For every disaster. Not all of them at once. We can't turn back, but how can we go on? Tak. I się zapętliliśmy. Znów jesteśmy w tym samym punkcie przestrzeni. Zacznijmy od kapitan i spróbujmy naprawić to wydarzenie i naprawić okręt jeszcze przy okresie. Za dużo od niej wymaga. Możemy zakończyć to wydarzenie i zostaje nam piąteczka. Ale już niczego nie naprawimy. No ale to jest lepsze niż nic. Okay, zakończ. Mechaniku. Momencik, doktor powinna tutaj przyjść ostatnia, chociaż i tak nikogo nie uleczy, bo ma jedną kość. Co my byśmy chcieli zrobić właściwie? Ruszyć najpierw mechanikiem? Czy najpierw niech technik spróbuje tutaj coś zrobić? Dobra, niech technik zacznie. Rzucę. Zmarnowana, tudzież zużyta asysta. Dobra. Rzuć sobie te piątki i przerzuć jest jeszcze.
O, szósteczka. Ładnie, ładnie. Rzućmy szósteczkę, czemu nie? Zakończ. I teraz pytanie. Chcemy rzucić tutaj mechanika, czy chcemy zostać mechanikiem w tym miejscu i naprawić nasz okręt? To czy doktor nie zakończy tego wydarzenia? Wiecie co? Ruszmy się tutaj i naprawmy to zakończenie. Możemy to naprawić. A więc naprawmy i przerzućmy. Mamy 1/3 szansę na to, że jeszcze naprawimy okręt. Nie naprawimy okręt. Mamy tylko kość do badań na przyszłość. I teraz doktor. Mamy 1/3. Nawet nie chce mi się liczyć. O, super. I możemy wszystkich podleczyć. Fantastycznie. Czyli pozbyliśmy się wszystkich wydarzeń w pierwszej turze. The crews and my own. But if I can't lead them, we're all dead. I need to get it together. Okej. Próbujemy przetrwać. Dobra. Możemy tak zrobić. Dopiero co was uleczyłem, więc możecie się... Możecie robić co chcecie. Technik czy mechanik? Powinienem był zamiast doktorowi dać technikowi. A tutaj dać to mechanikowi. A teraz się waham. Technik, mechanik, technik, mechanik, technik, mechanik. Nie wiem, co się wydarzy w następnej turze, więc wolę mieć to na techniku. Okej. Zacznijmy od technika tutaj. Rzucę. Naprawdę, asysta nie może zadziałać na najgroźniejszą kość. Naprawdę nie może. Dobra, naprawdę. Chyba 9 najpierw. Tylko... O, tylko i tak nie przerzucimy przecież. Co ja tutaj próbuję robić? 2 4. Super! Dobra. Asysta. Naprawmy kadłub i przerzućmy 4. Dobra. Teraz musimy wszyscy udać się tutaj. Kapitan przyjdzie ostatnio, żeby podleczyć. Żeby przywrócić kości. A doktor pójdzie jako druga, czyli najpierw idzie mechanik. Powiedzmy. Ma szansę zginąć. A, nie ma szansę zginąć. To dobrze. Wiesz co, mój drogi, ty sobie lepiej przywróć kości na przyszłość, bo nic nie ubijemy w taki sposób. Dobra. Teraz pytanie, czy ważniejsze są dla nas kości, czy ważniejsze są dla nas punkty życia? Ważniejsze są dla nas punkty życia. Rzucę. Okej, okej. Można i tak. Jasne, pewnie. Nie uda nam się tego nawet naprawić. I teraz doktor dostanie po głowie. Jeszcze. Same wojdy. Po prostu same wojdy nam wyskakują tutaj. Możemy... Powinniśmy się uleczyć. I co najwyżej jeszcze możemy tutaj wpakować. Dobra, pozwalam ci na użycie tego. I... Niestety otrzymamy 2 punkty obrażeń. Nie wiem jak to... I jak to wyjdzie. No i znów odczuwają nadzieję. Cały cykl się ponawia. Znaczy, możemy to pominąć.
Tak, kadłub, kadłub, kadłub. Wiem, że się stresują, ale nic na to nie możemy poradzić. Uklucz. Aaaa, wszystko się sypie! Giniemy, giniemy, giniemy! Dobra, zaczynamy od kapitan. Bardzo cię proszę, nie zgiń, zakończ to i daj im kości. Jesteś w stanie dać im kości, czy nie jesteś? Mamy tutaj... Tak, jesteś w stanie dać im kości, zakończyć to. Dobra. Teraz lecimy dalej. Najważniejsze, najgroźniejsze jest to wydarzenie tutaj. Ale moglibyśmy zacząć od technika. Tylko, że technik ma szansę zginąć. Bo taki jest mój pech ostatnimi czasy. Sądzę. To czy tak jak mówiłem, to będzie czwarta, piąta tura, w której zginiemy. Jak będę miał dużo szczęścia, to w szóstym. Zacznijmy od technika. Ma szansę zginąć, ale nic na to za bardzo nie możemy powiedzieć. Prawie. No jesteśmy w takiej sytuacji, że nie możemy tego nawet przerzucić. Jedyne co możemy zrobić, to wrzucać to tutaj. Wezmę dwa, trzy. Ulecz się. Masz pozwolenie na przerzucenie tego. No, to była dobra decyzja. A i tak musimy tutaj jeszcze kogoś wysłać. I nie mamy żadnych asyst. Powinien był zainwestować w asysty zamiast skończyć to. Tak, powinien był zainwestować w asysty, zdecydowanie. No ale mój głupi błąd, tak jak zwykle. Nie robię tego, co robić powinienem. Rzucaj. Oczywiście. Oczywiście, że dwie jedynki. Jakże inaczej. Muszę zaryzykować. Będą trzy jedynki. Tylko jedna. Wow. Dobra, czyli mamy 11. 14, 15. Naprawdę. Ta gra mnie tyruje. Czy będę musiał tutaj wysłać jeszcze jedną osobę? Jeżeli wrzucę wszystkie. Nawet jeżeli wrzucę wszystkie, to będę musiał tutaj wysłać jeszcze jedną osobę. Ta jedna osoba na pewno z 5. Enter Hill, niestety opóźnienie jest na tyle duże, że ja już jestem w połowie następnej tury, kiedy ty mi doradzasz, więc tutaj za dużo nie damy rady wspólnie zdziałać. Zrobimy tak. I wyślemy doktor, bo ona ma pełno życia. Pewnie, że mają na teatrze. Wiesz co? Wrzuciłbym tą dwójkę tutaj. No, na półeczkę. Ulecz go, po czym ulecz wszystkich i zachowaj tą kość. Czyli przeżyjemy do następnej tury. Ale w tej turze już nie przeżyjemy, nie mamy je. Tak, tak, nie mamy zapasów, ale wiesz, problem jest to, że zaraz wszyscy zginiemy!
Musimy się odstresować i stracić kości, niestety. Bo inaczej zaświrują. Dobra, nie chciałeś zaświrować inaczej, to masz ludzkie mięso. Smacznego. Powinienem był dać im wszystkim ludzkie mięso. Wtedy mielibyśmy jakieś szanse, a teraz sam nie wiem. Jestem w stanie przeciągnąć to jeszcze o jedną turę. Ale nie jestem w stanie z tego wyjść. Za dużo rzeczy schrzaniłem po drodze. Mogę... Mogę naprawić się o 3 i o 3. Nawet o 4 i o 3. Mogę naprawić się na maksa. Ale i tak zginiemy. Spróbuję, znaczy nie mam szansy tego przeżyć, więc spróbuję coś dziwnego zrobić teraz. Piątkę dać tutaj. Mój błąd. Byłoby o wiele lepiej, by nam to wyszło wtedy. Czy już mogę się leczyć za maksymalnie jeszcze 3? Wiesz co? Nie naprawiaj tego na razie. Minus 3 życia, żeby dostać się tutaj, co? Momencik. Jak na złość. Znaczy na złość. Dokładnie na złość. Aj, już wiem, gdzie jeszcze jeden błąd zrobiłem. Tak jak mówiłem, nie przeżyjemy tego, ale... Chcę jedną rzecz sprawdzić. Czy to, co planuję, w ogóle zadziała? I jak wygląda mechanika tej gry. Dobra. Wiesz co? Dobra, to trójki, z tymi trójkami tak nic innego nie zrobisz. Przerzuć jeszcze raz. Nie! Dlaczego? Ta gra mnie tyluje, naprawdę mnie tyluje. Zwyczajnie chamsko mnie celuje. Rzucę. Przerzuć. Czyli przeżyjemy tą turę. Transmisja z Marsa. Impossible signal from an impossible source. Is this what we're searching for?
Who's transmitting this signal? Was there a transmission before ours? Or is the message coming from someone else? No, bezedukujcie sobie stres, to by chciał się stresować i tak wszyscy zginiecie! Smacznego. Podbijemy sobie statystyki. Podbijemy sobie statystyki pod tego gościa, który może... pod tego kanibala. Dobra. Zacznijmy od rzutu. Poruszanie się bez otrzymywania objaży. Mogliśmy to też z tego dostać. Mniej stresu dla całej załogi. No dobra, niech się chociaż nie stresują w swoich ostatnich momentach męczarni. Wiesz co, przylosuj to. Możemy naprawić to miejsce, ale zacznijmy tutaj. Okej, otrzymaliśmy obejrzenie. Możemy naprawić za 1, za 3. I to jest najlepszy wynik, jakiego mogliśmy się spodziewać. Czyli teraz musimy naprawić coś, co zabiera nam 2 punkty. Obrażeń. Tylko że jeżeli nie ginie nam technik następnej drużyny. Ale to wygląda tak, albo ginie technik, albo giną wszyscy, więc ten tego no jakoś musimy się z tym pogodzić. Spróbujemy zrobić tak. Ale jeżeli zginie nam technik, to to sprawi... O, i ginie nam kapitan też. Zakończ to kolejstwo. No, ginie też kapitan. Przynajmniej będzie co jeść. Zakończ. Ja powinienem go użyć 2 jedynki. Albo właściwie 2 możemy rzucić tutaj, a 1 i 3 tutaj. A więc ginie teraz kapitan i technik. Designed for the Akhtomi. Nobody has them but us. Okay. So who are they? Powtarzamy co? Where did they get them? Tak, zabijcie się. Tak, to jest świetne. Świetny pomysł. Więcej stresu, więcej stresu, więcej stresu, więcej stresu. Masz, smacznego. To był kawałek kapitan. Mam nadzieję, że ci smakuje. Nie, jesteśmy dalej niż myślałem, że zejdziemy. W następnej turze ginie mechanik. Nie mamy za bardzo jak go uratować. Chyba, że przelosujemy sobie. No.
Działa, nie działa. Dawaj. Możemy naprawić albo zakończyć. Możemy zakończyć to wydarzenie. Tylko że to wydarzenie zada nam tylko jeden punkt obrażeń. A my możemy przywrócić sobie tutaj ich dużo więcej. Tylko że nam chodziło tak naprawdę o to, żeby mechanik przeżył. Więc teraz już nie przeżyje, nie ma takiej szansy. Możemy bardzo mocno zaryzykować i on i tak zginie, więc niepotrzebnie to zrobiłem. No dobra, oni są wszyscy szaleni i martwi. Rzucamy. Tak, wszyscy jesteśmy martwi. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy już iść. Oj, godny koniec. Godny koniec. Najpierw okręt wybuchnie, czy nasz gościu zginie? Najpierw okręt wybuchnie. A nie, jednocześnie to się wszystko wydarzyło. Czyli gościu zginął i okręt wybuchł. Ale przynajmniej tak jak myślałem, jeżeli mamy jakieś wydarzenie, które trwa, które nie zostało naprawione, to nawet jeżeli nadchodzą nowe, gorsze, to nie nadpiszą tego poprzedniego. Oj, widzę, że coś się ze streamem wydarzyło. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę i do zobaczenia w kolejnych podejściach do Tarsis. Może w końcu uda nam się pokonać Tarsis na poziomie trudnym. Hej, hej!